Więc ja powiem o Solidzie. Prawdopodobnie wszyscy już znamy Solida, ale ktoś musi upewnić, kto zna Solida. A może kto nie zna Solida? To się jest, dobra. To fajnie. Zobaczymy, czy też na koniec będziemy mieli to samo podejście i to samo rozumowanie, które znaczy Solid, jak każdego zna. Ja jestem programistą. Tam są dane kontaktowe do mnie. Ja pracuję w PGS-ie. Jak widać. I polecam PGS-a. Wcześniej do mnie. To się dogadamy. Czy każdy zna reguły Solida? Czy się te składnie są? Skąd pochodzi Solid? Solid to jest tak dużo tekstu z Wikipedii, ale to, co jest ważne na Solidzie, to to, że stworzone były przez Martina, zebrane przez Federa. Tak naprawdę chodzi o to, że Solid, reguły Solid są po to, żeby umożliwić stworzenie prostego kodu, który będzie prosty w utrzymywaniu i rozwoju. Solid, to jest Mania? Nie. Dobra. Solid to są wskazówki, to nie jest coś, co musimy przestrzegać. Jego idea jest taka, żeby pomóc. Solid, tak naprawdę, to jest zestaw trochę większej ilości liter. Oczywiście wychodzi stąd 15 liter, które mówiłem w tytule. I każdy z tych reguł, czyli ten SRP, OCP, LSP, ISP i DSP, omówimy zaraz poszczególne reguły, trochę większą liczbę. Pierwsza literka Solida to S. I ta literka mówi o tym, że gdybyśmy mieli porównać literkę S, czyli SRP, do prezentacji. Weźcie sobie, wchodzicie na prezentację, gdzie prezenter jest przygotowany w postaci, całą prezentację ma na jednym slajdzie. Na jednym slajdzie ma cały tekst, który jest, wszystkie jego obrazki są na jednym slajdzie i gościu ma ten slajd. Jeśli chce to utrzymać taki slajd, albo mam go przedstawić, gdzie są dla was czytelne? Pomijam tutaj skalę tego obrazka. Dlaczego? Bo dużo w tym miejscu. Dobrze. A wam najpierw znalezienie czegoś, bo poprawienie też jest może trudne. Tak samo, jeśli coś chcesz nie powtarzać, to będzie musiał w różnych miejscach wystąpić. Tak? Jeśli zrobię jakąś literówkę, to się pomyli. Dużo prościej według mnie jest, jeśli całą tą swoją myśl, którą chcę przekazać, rozbiję sobie na jakieś takie poszczególne slajdy. Dla mnie będzie czyściej. I wam będzie prościej ogarnąć, jaka jest myśl przewodnia tego czegoś. I jeden później prowadzącemu, na przykład mi, gdybyś chciał mówić o Solidzie, prościej będzie też trzymać jakiś tak rozumowania. I literka S polega na tym, skrót literki S to jest SRP, a to jest pojedyncza wydzialność. Czasem rozumowana także jako klasa pojawia się jeden powód do zmian. Czyli ktoś teraz rozumie ten drugi opis. W sensie nie pojedynczej odpowiedzialności, tylko że jest jeden powód do zmiany w klasie. Wiecie, jak to rozumieć? Jak to zmienia problemy z tym? Ktoś wie? To dotyczy wymagań. Kiedy przychodzi wymaganie i jedno wymaganie się zmienia, to tylko to jedno wymaganie powinno być na jedną klasę. Czyli wymaganie z pewnym opakowaniem na jedną klasę. Nie powinno być tak, że mamy kilka wymagań klienta i tych kilka wymagań zamknięte w klasie. Jednej. Powinno być wiele wymagań, wiele klas. I teraz, jako że jesteśmy programistami w większości, prawdopodobnie, to trochę kodu. Przygotowałem taki gruby slajd z przedmiotem tekstu, tutaj ją wzywałem. Aha, jeszcze zapomniałem. Wcześniej śmiałem się z chłopaka, później z dziewczyny, później z chłopaka, teraz podam na dziewczynę. Potrzebuję jakieś dziecięskie imię. Koleżanka w pracy, która źle koduje. Aneta, świetnie. Dobra. Więc właśnie sobie, że macie pracę Anetę. Aneta dostała wymaganie, zaprogramowanie funkcjonalności, która polega na dodaniu projektu do bazy danych. Więc Aneta sobie przychodzi, zrobiła sobie oczywiście już miejsce w pliku, tego miejsca całkiem sporo. Ma tam jakiś moduł, który chce pisać i sobie chce ten plik dodać. Więc Aneta słyszała, że właściwie nie wszyscy mogą sobie ten plik dodać, więc najpierw trzeba tego gościa zautoryzować, tak? Więc stworzy sobie najpierw taki serwis do autoryzacji. Później to sprawdzi, czy ten gość, który właśnie chce to dodać, jest już zautoryzowany. Jeśli nie jest zautoryzowany, no to oczywiście powiadomi go przyjacielskim komunikatem i zapisze do pliku, żebyśmy mieli ślad. Aneta następnie, gdy już ten się uda, gdy okaże się, że gość jest zautoryzowany, stworzy sobie właśnie bazę danych, które ma to zapisać. Aneta później przygotuje się, ponieważ słyszała od kolegów, że zapisywanie bazy danych jest trochę niebezpieczne, to przygotuje sobie miejsce już, jakby zrobić to w taki sposób, żeby to było bezpieczne. Następnie spróbuję dodać te bazy danych i zapisać. Co się stanie dalej?
Teraz, gdy to się nie uda, to oczywiście znowu stworzy sobie loger, bo trzeba mieć ślad, że to się nie udało. Następnie przejdzie z tym komunikatem, zapisze informację, że się coś nie udało. Co dalej? Następnie Agata, Aneta, przepraszam, Agata za to, zapisze w finali, że jednak się udało dodać. I na końcu sklamy. I teraz, jakie są problemy tutaj, poza bugiem, który jest w komentarzu? Trzy razy. Loger trzy razy. Tak, ale to co mi zwrócił tą uwagę, ponieważ każdy jest człowiekiem, finali wykonuje się zawsze. To taka wtopa. Dobra. Ile rzeczy tu się dzieje? Tworzymy sobie autoryzację, sprawdzamy autoryzację, tworzymy bazę danych, próbujemy coś dodać, obsługujemy jakiś błąd, tworzymy logera, zapisujemy czasem to, czasem to, czasem to. Czyli ta jedna metoda ma w tym momencie strasznie dużo odpowiedzialności na sobie, tak? Musi sprawdzić gościa, musi stworzyć bazę danych i musi obsłużyć błędy. A co gdyby Aneta poszła na wykład na Wrocław, posłuchała Solid i pomyślała sobie, kurczę, w zasadzie gdybym napisał taką metodę, to by było strasznie fajne, bo to, jest, to wszystko się mieści na ekranie, jest dużo mniej kodu. I właściwie ta cała metoda powinna zastępować tylko tyle, tak? Ponieważ nazwa metody mówi, dodaj projekt bazy danych, a nie dodaj projekt bazy danych, jeśli gość jest zautoryzowany, a przy okazji stwórz wpisy w logach, jeśli to się nie udało i obsłuż wyjątki. Jak takie coś rozwiązać? Macie jakiś pomysł, na przykład jak dołożyć tej autoryzacji, obsługi błędów i tak dalej, i tak dalej? Żeby to zostało takie, jak jest? No? Tak, aspekty. Aspekty bardzo fajnie jest na serwie ten problem. Czyli SRP tak naprawdę to jest skupienie się na jednej i jednej i tylko jednej rzeczy. Ok? Ok? Ok. Dobra. O jest strasznie hipnotyzujące na wielkim ekranie. To tak was wciąga? Tak. Dobra. Skąd się bierze o? Krótka historyjka. Wyobraźcie sobie, że macie projekt. Macie program tutaj, osobiony jak dla jasności. I wasz klient chce, żeby wasza aplikacja obsługiwała kwadraty. Okay? I piszecie sobie kod, robicie, kompilujecie, obsługuje kwadraty. Przychodzi klient i mówi, wiesz co, Aneta, chciałbym, żeby tą trójkąty były skifane też, nie? Aneta, spoko, to pisuje gifa, jest świetny. Aneta, zmienił się błagania, trzeba zrobić jeszcze z szarka w serduszku. Aneta, spoko, panie kierowniku, i fix załatwi sprawę. Jaki jest problem? Za każdym nową figurą, którą sobie wymyślimy, pojawia się nam strasznie więcej kodu i ten exec, za nasza aplikacja, trzeba puchnąć. A co znowu, gdyby Aneta była na spotkaniu dzisiejszym? Aneta usłyszałaby o tym, że czasem można pisać programy w ten sposób, że aplikacja pozostaje mała, taka jak powinna być, natomiast w jakiś magiczny sposób dowiaduje się i wspiera różne rodzaje figur. I OCP, zatem pokażę jak, mówi o tym, że aplikacje powinny być otwarte na rozszerzenia, czyli już na kolejne figury, natomiast zamknięte, otwarte na rozszerzenia, a zamknięte notyfikacje. Czyli tak musimy napisać kod, żeby można było dodać nową funkcjonalność, nie zmieniając tego, co już zostało napisane. Teraz pytanie, jak to zrobić? Bardzo prosto, na kilka sposobów. W zasadzie są trzy, ja pokażę dwa, trzeci przegadamy. Wyobraźmy sobie, że mamy tą Anetę i Aneta musi policzyć rozmiar wszystkich figur, które mamy w projekcie. Więc Aneta bierze sobie całą kolekcję jakichś tam kształtów, sprawdza, czy jest nasz kwadrat, czy tam kółeczko, tak? W tym momencie Aneta tutaj pisze wzór na pole kwadratu, na pole koła, później tam wszystkie inne figury też. Następnie ta metoda zwraca rozmiar tej figury. Teraz jeśli chcemy dołożyć naszą kolejną figurę, która ma tam gdzieś być, pokazamy tutaj gifa. Tak? Wrzucowanie Anety oczywiście. Kolejna kompilacja, program działa świetnie. Drugi z problemów, który może wystąpić też przy tym, jest taki, kiedy chcemy policzyć sobie cenę przedmiotów w krzyku. Mamy cenę regularną dla takiego zwykłego gościa z ulicy. Mamy cenę dla jakąś tam zniżkę, bo produkty się kończą ważność jutro lub pojutrze. A mamy tylko też wyprzedaż. Jakiś tam mam dostaną za dużo ziemniaków na stragami, chcę je szybko sprzedać. W tym momencie każda z tych logik, to jest takie słowo logik? Nie wiem.
Nie ma. Każda z tych strategii, które mają liczyć to, jest skomponowana tutaj. Jeśli dojdzie na nowa logika, na przykład sprzedajemy, mamy dużo ziemniaków i kończy się intensywność ważności, pokładamy nową strategię tutaj i ona wtedy znowu ta klasa odpłynie, tak? Można się trochę oszukiwać, powiedzieć sobie, że zamiast tych różnych metod, możemy mieć jedną metodę, która nam policzy i możemy powiedzieć, użyć jakiegoś rodzaju enuma, ale w tym momencie znowu, zamiast tych różnych metod, będzie nam pukła ten switch. To jest takie troszkę oszukiwanie się. Innym sposobem na oszukiwanie się jest słownik tak naprawdę. Słownik, gdzie jest enum i na przykład jakaś funkcja, która liczy te rzeczy. To jest też troszkę oszustwo. W jaki sposób to rozwiązać? Problem z figurami to jest w bardzo prosty sposób. Można wymusić na dostawcach figur to, żeby oni zaimplementowali po swojej stronie nasz interfejs. I my w tym momencie mamy nie zbiór jakichś obiektów, tylko mówimy jawnie, to są jakieś figury. W tym momencie nasza klasa będzie miała kolekcję tych kształtów, które w sobie mają metodę area. W tym momencie my, będąc letnim programistą, mamy odpowiedzialność do kogoś innego. Tak? Mówimy, ej gość policz, czy gość nawet nie policz, podaj mi swoje rozmiary, podaj mi pole, które zajmujesz. Jeśli dojdzie nam nowa figura, nowy kształt, mówimy, ok, ja pracuję tylko z tym, jeśli to jest serduszko z szarpem, czy to jest tam jakaś chmurka, czy jednorożec, one same mają policzyć wzór na to, jakie pole zajmują. Jeśli się okaże, że matematycy stwierdzili, że się pomylili przy generowaniu wzoru na pole koła, to pole koła jest odpowiedzialne na to, żeby ten update wrzucić. Ja jako właściciel figur nie jestem za to odpowiedzialny. Tak? Dochodzą nam nowe pola, my w ogóle to nie regulujemy, ktoś nam daje na to pola nowe rzeczy, to cały czas trzyma ten interfejs, to cały czas ktoś inny za to odpowiedzialny. Możemy w tym momencie obsługiwać dowolne kształty, które implementują to. Ten interfejs, czyli kontrakt. To samo z produktem w zasadzie. Mamy listę produktów i mówimy kalkulatorze, podaj nam cenę jakiegoś tam produktu. To my nie spychamy to nie na produkt, tylko na kalkulator, który dostaniemy tu. Ktoś nam daje kalkulator wyprzedażowy, ktoś nam daje kalkulator obniżkowy, ktoś nam daje kalkulator logiki, się na takiego słowa. To ona liczy za nas te wszystkie rzeczy. My jako właściciele problemu spychamy to dalej. Psychologia bardzo fajna rzecz, kontrakty bardzo fajna rzecz. OCP, zamiast z tej całej regułki, idea OCP polega na budowaniu pluginów. Tak jak są pluginy do kiedyś kontakt, czy ten plan, czy tego rodzaju komunikatory. Mieliśmy cały czas ten sam komunikator, dogrywaliśmy wtyczkę, mogliśmy używać nowych protokołów Skype, Edugalu, czy coś innego. OCP, ideą OCP są szybkość pluginów. Literka L, pani Basi. Dłuższa historyjka. Jest tutaj sobie programista. To sobie programista idzie do kuchni, biorę sobie bułkę z serem i z sałatą i tu nalewa sobie wody. I jest fajnie, mam jakiś kontakt, tak? Zawsze kiedy jestem głodny, mogę pójść do kuchni i zjeść bułkę. Ale pewnego dnia okazało się, że pójdąc do kuchni, tych bułek tam nie ma. Okazało się tak, ponieważ ktoś złamał kontrakt. Przyszedł nowy dostawca bułek, zmienił bułki na bułki bez sera i poza tym nie przyniósł ich do kuchni, tu, tylko przyniósł je na dół do recepcji. W tym momencie reguła Liskow jest umana, ponieważ reguła Liskow mówi o tym, pani Basi, że programy, które mamy, moduły, które mamy, powinny być na tyle wymienialne, że możemy sobie wyjąć jeden moduł, wstawić drugi i aplikacja powinna się nie zmienić działania, w sensie kontakt, który mamy, tak? Czyli bułka była zawsze w kuchni, zawsze była z serem, z sałatą, tam ma być. Nieważne kto dostarcza, nieważne z jaką cenę, nieważne w której godzinie. Kontrakt był, kontrakt został złamany. Jeśli ten nowy dostawca je dostarczy tam, gdzie oczekuje, to znaczy, że spełnia regułę pani Barbary Lisko. Znowu, jak tego dokonać? Aneta dostała z implementowania prosty interfejs. Plik. Plik oczywiście jest bardzo prosty, do pliku najczęściej można pisać i czytać. Bardzo prosty plik. Interfejs. Aneta stwierdziła, że spoko, są banalne rzeczy, zaimplementowała sobie klasę plik, które ten interfejs, tu sobie do niego pisze, tu sobie do niego czyta. Ale oczywiście, piękny, to było tak prosto. Przychodzi piękny, mówi, a na to potrzebujemy pliki tylko do odczytu.
ale to dużo nie myślała. Pliki tylko do odczytu, mam interfejs. Jakby ktoś do niego pisał, to mu po prostu rzucę, że nie jestem pigmentowana, tak? Czyli w zasadzie ona to pomyślała, jak przyniosę półki na to do recepcji, to przecież są półki w firmie, tak? Teraz my jako klienci tego kodu mamy kolekcję. Co? Coś tam się dzieje? Nie. Okej. Mamy kolekcję plików. Właściwie mamy kontrakt do plików, znowu słowo kontrakt. Mamy kontrakt do tego pliku, tak? Więc możemy powiedzieć, w tej liście będę miał różne rodzaje, różne pliki. Ale ta pomyślała sobie, że będę miała wszystko, to jest taki fajny termin, który będzie miał tam wszystkie rzeczy. W związku z tym rzuciła pliki pełne i pliki tylko do czytu. W tym momencie, gdy ktoś próbuje czytać, z tym zawsze problem, bo mi się myli, próbuje czytać, wszystko jest super. Ale kiedy ktoś próbuje zapisać, to raz się uda, a raz poleci wyjątek. Ponieważ ten interfejs, ten kontakt, który mieliśmy wcześniej, został złamany. Tak? Bułki są na dole, nie w kuchni. Tak samo jest problem z kaczką, którą pewnie już widzieliście na różnych śmiesznych obrazkach. Powiedzmy sobie, że mamy kaczkę. Kaczka z założenia potrafi pływać. Kto poda przykład kaczki, która nie pływa? Kaczka szpitalna nie pływa też. Mamy implementację interfejsu w postaci takiej właśnie zwykłej kaczki, jeszcze nie pieczonej, oraz kaczki elektrycznej. I teraz znowu ona tak myślała sobie, że to kaczka po kaczka to pływa, to pływa. Zapomniała tylko powiedzieć o tym, że kaczkę trzeba włączyć wcześniej. I teraz, gdy ktoś dostaje kaczkę elektryczną, to wie, że ją trzeba włączyć. Znaczy, ktoś dostaje kontrakt kaczki i nie mówisz, że to jest kaczka elektryczna, mówi, fajnie, bo ta kaczka pływała. No to mówi, hola, kolego, musisz ją wcześniej włączyć, bo jak nie, to dostajesz znowu przyjazną wiadomość na twarz. Znowu ta, idąc na skróty, złamała kontrakt. Kontrakt jest taki, że kaczka ma pływać. Nikt nie mówi, że wcześniej musi ją włączyć. Kolejny sposób, kolejny przykład złamania. Rozwiązanie jest bardzo proste. Dzielimy na mniejsze części i udostępniamy szczegółowe kontrakty. Pliki tylko do pisania, pliki tylko do czytania. W tym momencie nie możemy mieć tego wszystkiego w jednym pliku, w jednej kolekcji. Jest zasadnicza różnica między plikami, których musimy pisać i czytać. Duża różnica. Musimy mieć dwie kolekcje oczywiście. Ta kolekcja czytająca, czytana, tam trafia w dwa rodzaje plików, do tych, które są... No już nie wiem. A jak to było? Dobrze, zaraz mi go wytniesz. Obydwa pliki potrafią czytać, tylko jeden plik potrafi pisać. Słucham. Kto widzi błąd? Dobra, nie widzę. Jest dalej, jest troszkę dalej błąd. Przecież rzucę, jeśli dogadujemy się, jeśli nowy definiujemy kontrakt, do tego możesz pisać, do tego możesz pisać. To zasadnicza różnica, ten kontakt mówi wszystko, tak? Ciężko złamać taką jedną umowę, jedną metodową w zasadzie, tak? Natomiast te kontrakty mają tylko czytaj albo pisz. Ciężko zrobić coś źle. Znowu spychamy i dogadujemy się na możliwie mały wycinek rzeczywistości i na możliwie mały kontrakt. Właśnie, kontrakt. LSP, czyli Least Cost Substitute Principle, to są przede wszystkim kontrakty. Dogadajmy się na jakąś rzecz, która będzie taka, to pisujemy to własną krwią i broń Boże załamać ten kontrakt po przyjęcie Boruta i zabierze wam duszę. I kto lubi komiksy? Świetnie. Kto to jest? Powiedz. Dobra, co widzicie złego w tym superbohaterze? Nie ma masy. Tak. A ten superbohater zawsze chodzi w masce. W tym momencie on zaraza swoją tożsamość. Powinno być tak. To superbohater, już widzicie, to smutny księżyc, smutne słońce. W nocy to superbohater zamaskowany ma taką groźną twarz, ale jest piękny dzień, to tam takiego kwiatka, jest piękny przystojniachą, nie? Targowa chodzi o tym, że powinniśmy części ludzi dawać jeden interfejs, a części innych ludzi to nie inny interfejs. Jeśli idziemy po ulicy i ktoś nas pyta o adres domowy, to mu nie powiemy. Znaczy, jeśli ktoś nas pyta na przykład o imię, to możemy to zwolnić. Jak zapyta o godzinę, to na pewno powiemy, jeśli mamy zegarek. I teraz przykład. Jeśli jesteśmy sobie jakąś osobą, tak? Mamy jakieś swoje dane osobowe. Imię, nazwisko, adres, może jakiś nick, może jakieś super skille i tak dalej.
I teraz mamy ci test. Tworzymy sobie Bruce'a Wayne'a i tworzymy sobie jakiegoś tam Johna Smitha, nie John Smith. I mówimy, dla każdej z tych osób wyślij jakieś dane osobowe. Tak tworzymy te dwie osoby. Bruce Wayne, John Smith. Jakie to problemy mogą wystąpić już? Referencja exception. Tak, a kiedy? Kogo? Tak. Tak jest. Ale to prawda, ten gościu, a jednak jest John. John nie ma żadnych umiejętności, to jest John. John fajnie pije piwo, to wszystkie rzeczy. Ale teraz chciałem taki John i Bruce Wayne z ZUS-u. Przyjechali do Polski, idę do ZUS-u. I pani w ZUS-ie nie patrzy, co... No on tam wiecie, ma ten pieczony i wali, nie? Imię, adres, super bohater, the exception. Czuję się tutaj. Teraz, jak to rozwiązać? Możemy sobie powiedzieć tak. Mamy jakieś dane publiczne, to muszę było uzasadnić w zasadzie wszystkim, tak? Nasze imię. To może być ja, albo was, nic nas to nie boli. Jeśli z kimś się znamy, to mówimy, to jest moje imię, tutaj mieszkam, padaj na piwo, tak? Ale w nocy jestem tam jakimś programistą, czy tam deweloperem, czy reviewerem i na GitHubie tam wyjadę po prostu z koksem. Ale no też nikt nie wie, kim ja jestem, tak? Chyba, że po IP, ale tutaj nie ma. Czyli jestem tam złym komentatorem na Onecie, Moje super skille to po prostu cięty język. Tak, jestem super bohaterem. Teraz nasza osoba, zwykła osoba, mamy zwykłą osobę, takiego Jasia Kowalskiego, który ma dane publiczne i ma dane prywatne, tak? Teraz name pochodzi z tych danych publicznych, jednocześnie pochodzi też z prywatnych, ale ładnie się składa z tych karty. Natomiast z prywatnych pochodzi jego adres. Natomiast nasz super bohater przyszły, ma to wszystko co Jaś, ale ma też nasze supermoce. Co nam to daje? Że w tym momencie nie możemy poprosić, jeśli jesteśmy poprawni, Aneta była na wywodach. Aneta nigdy nie prosi o cały person. Aneta prosi o kontrakt. Mówi, ja bym chciał wydrukować tylko dane osobowe, dane publiczne osoby, tak? W tym momencie ten interfejs na tyle zawęża te dane, że ona nigdy nie sięgnie do rzeczy, których nie ma. Czyli w tym momencie nasz Jaś Kowalski i Bruce Wayne będzie miał dane. Jeśli ktoś poprosi o nasze dane adresowe, nasze imię, to dostanie tylko ten person private information, tak? Dostanie zupełnie inny zestaw danych, zupełnie inny kontrakt. Jeśli ktoś nas zapyta, czy jesteśmy jakąś tam super personą i mamy to alter ego, to dostanie tylko te dane, ale znowu nie będzie miał stąd dostępu do danych osobowych, tak? Czyli ktoś nie wie, że ten zły komentator to ja, przynajmniej ktoś inny. Oczywiście tu można powiedzieć, że ktoś może zapytać o person, tak? Ale to znaczy, że to nie pracują na kontraktach. Znowu kontrakty bardzo fajnie rozwiązują problemy z tych podstawek, tak? Podmienienia danych i sięgania tam, gdzie nie powinniśmy sięgnąć. OK? Kontrakty, siła. ISP to chodzi o sekrety. Nie udostępniajmy ludziom tego, czego nie chcemy. Wielu z nas na przykład idąc na jakieś konferencje, są rekruterzy i mówią, dam ci kubeczek, to proszę sobie na spodę. A część ludzi mówi, nie opłaca mi się. To mniej więcej to samo, tak? Nie dajemy wszystkich swoich danych osobowych. Co tak? Przynajmniej za dwa razy zakręcić. Dobra, literka T. Tak, będziemy skarbą sobie. Literka T wsadzicie. Wyobraźcie sobie, że posiadacie firmę. Niektórzy z was mają firmę i zatrudniają ludzi. Teraz dzwonicie do gościa, gdzie tam takie siano, przychyczycie do niej programować. No i taki gościu przychodzi z swoim krzesłem, z swoim komputerem, z swoim biurkiem, z swoim monitorem i ze swoim wizualem, tak? Świetnie będę pracował. Jak naprawdę na czym może być problem? Takie gościa, że przyjdzie? Co? Kamień nie ma. Nie, nikomu ma cywilne wizualne studio. Nie, właśnie nie. To jest mój gościu, pracuje tylko z wizualem, tylko na tym stole, tylko na tym krześle. Natomiast my chcielibyśmy powiedzieć tak, stary, przyjdź do nas, dostaniesz miejsce do siedzenia, dostaniesz jakieś wyświetlacze, dostaniesz taką fajną maszynę z różnymi kolorami i takie szerokie biurko. Kolory są dobrane, nie bez problemu. Gdzie to? Nic nie powiedziałem. Cała idea polega na tym, że nie powinniśmy uzależniać komentów między sobą, tak? Mówimy, przyjdź do nas pracować, on ma jakieś wymagania. Potrzebuje wyświetlacza jakiegoś,
potrzebuję jakiejś maszyny, która mi to wszystko przelicza, potrzebuję miejsca do siedzenia i miejsca do postawienia sprzętu, tak? Nieważne co to jest przychodzą do nas umiejętności. Czyli te gości być pasowo nie tylko zwierzęłem, ale też cyblanym, czy innymi narzędziami, czy innymi być może językami. Co to jest źle najpierw? Tak, ale to nie tylko odchodzi w tym przypadku. Ale tak, idea jest taka. Coś jeszcze? No polegamy na konkretnych obiektach, już klasach. Tak, to my mówimy, ja pracuję tylko z tym serwisem i tylko z tą bazą danych, tak? Ja tam sobie robię i tworzę jeszcze tylko ten loger, tak? Czyli całe moje życie będę pobierał dane z serwisu, będę miał korzystał z tego serwisu przez całe moje życie, z tej bazy danych przez całe życie i zawsze będę logował tylko do tego logera. Wystarczy przekazać interfejsy. Widzę, że nie jestem jakimś wpisami? Nie. Co mnie tam nacisku? Właśnie. To, co słyszę w odpowiedzi tutaj, rozwiązanie tego jest bardzo proste. Wymagam takich rzeczy, tak? Ja mogę do Ciebie przypracować, tylko daj mi jakąś bazę danych, na której mam pracować. Daj mi jakiś serwis, który właściwie to robot wykona za mnie. Daj mi loger, gdy mam zalogować coś, kiedy potrzebujesz, tak? Kiedy ja będę potrzebował tutaj coś zalogować. Aha, zapomniałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. I w tym momencie ta metoda mówi, bazę danych zalogować, to jakieś dane, znowu mamy kontrakt. Ten kontrakt musi spełnić to założenie, że potrafi załadować jakieś dane. Ten serwis musi obsłużyć te dane, a ten loger musi wyświetlić ten komunikat, tak? Znowu, nieważne co to jest, czy piszemy do pliku, czy do sieci, czy do defmula, czy cokolwiek, to ma tak działać. Kontrakty nam to zapewniają. Drugie rozwiązanie tego samego problemu jest takie, że nie wstrzykujemy zależności do metody, tylko wstrzykujemy je do konstruktora, czyli obiekt na początku, który mówimy, ty jak będziesz działała, ty masz bazę, ty masz serwis, ty masz logę. W tym momencie ta metoda nie przyjmuje nic, korzysta ze swoich numerów. Jaka jest różnica między wstrzykiwaniem przez konstruktory, a przez metody? W trakcie działania, nie przez metodę wstrzyknąć. Tak. Można podmienić implementację. Tak, no to właśnie, czyli tamta metoda może za każdym razem działać inaczej. Jaki jest jeszcze jeden sposób wstrzykiwania zależności? To tak. A które, czemu ta metoda z siebie? Ona jest dobra, gdy się ma domyślne ustawienie w obecnym assembly. Tak, ale jakie są minusy? Jakie, może raczej, co mówi ten zapis albo ten poprzedni? Co on mówi? Te wszystkie trzy są wymagane, nie? Tak, a property? Możemy ją ustawić i zapomnieć. Tak, czyli musieliśmy jej auto-ifować albo założyć, że konstruktor stworzy jakieś nowe obiekty. Dlatego musiałem zdobyć tą wartość. Tak. Wtedy nie wymagamy, ale możesz ustawić. Tak, no właśnie to jest to. Ja osobiście nie lubię przez property. Dla mnie jest to... Ta IP mówi o tym, że my do pracy pewne rzeczy wymagamy, tak? Ja jako programista potrzebuję sprzętu, który mam pracować i oprogramowania, którym pracować. Te wszystkie kontrakty wymagają czegoś, żeby się to dostarczyć. Wymagam kontraktu, który mogę spełnić. Jeśli któryś kontrakt nie będzie spełniony, na przykład przez property, tak? Jeśli ja przyjdę do pracy, ale nie dostanę na przykład monitorów, to mogę sobie włączyć komputer i mogę sobie siedzieć, tak? Siano leci, bo jestem w pracy, ale się nie kontuje. Co? Jakieś komentarze coś do tyłu? Dobra, podsumowując, gdybyśmy sobie złożyli solid jeszcze raz, to SRP, czy tak pojedyncza odpowiedzialność, polega na skupieniu się tylko właśnie na jednej rzeczy. Okay? Ten open close wspiera, pisze aplikację tak, żeby można było dopisywać różnego rodzaju pluginy. Jest to wszystko zamknięte, dodajemy plugin, aplikacja się rozszerza. L, Barbasia. Basia Nisko, mówię o kontraktach. Mam pewien kontakt między sobą, ja mam dostarczę prezentację, wy się wtedy uczycie, jesteście lepszymi programistami. Segregacja interfejsu, mam pewne sekrety, nikt nie wie, że jestem największym hejterem na odecie. I to moje wymagania. Potrzebuję fajnego sprzętu, żeby pracować w Danii. Jeśli to jest stare 486, to się będzie wypilował przez cały dzień. Ok? Oprócz tego solida są jeszcze inne różne wasze metody,
trzy skróty, które widzicie tutaj. Jeśli wcześniej znacie, to zapraszam do BGS-u, to poznacie. Masz ten artefakt? Mam. Tym szybciej pewnie zna, ale... Dobra, ja dziękuję. Jeszcze mam, jeśli ktoś ma jakieś pytania, to chętnie przyjmę. Pomijałeś kompletnie SRPI Warning przy Dependency Injection. Żadnego komentarza nie dałeś, że miałeś tam jakiś... Tak, ponieważ tam było złamane SRP. Tak. Tam było złamane. No z bardzo chętnie przyjmę wszelki feedback od prezentacji na maila. Dobra, to jeszcze raz dziękuję. Już. I zapraszam do BGS oczywiście. Wcześniej dam już użyć.